który zaczynamy pierwsze czytanie. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu ulicy 20 Kijarów, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1413. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado. Chcieliśmy zaproponować dzisiaj przedstawić Państwu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Księży Kijarów. Jest to plan, który jest fragmentem obecnie obowiązującego od 1998 roku plan miejscowego obszar Olsza w rejonie ulicy Bora Komorowskiego i Księży Kijana. Plan ten opracowywany jest przez... Szanowni Państwo, ja chciałbym przypomnieć, Pani Dyrektor, jeszcze. Chciałbym przypomnieć Państwu, że świnka jest, czeka, a zaczynacie Państwo już drugi raz na doszczeka. Trzeci raz zaczynamy świnka. Będzie działała. Ktokolwiek z Państwa będzie teraz rozmawiać z Panem Przewodniczącym Stawowym na czele, będzie świnka. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Księży Kijarów opracowywany jest przez Biuro Planowania Przestrzennego. Głównym projektantem tego planu jest Pani Bożena Faber i Pani Iwona Szczęsna. Powierzchnia tego planu to 15,9 hektara. Ja bym prosił o zamknięcie drzwi. Obejmują obszar w dzielnicy trzeciej pomiędzy ulicami Bora Komorowskiego a ulicą Młyńską, Boczną i Dzielskiego. Przystąpienie do opracowania tego planu nastąpiło w związku z podjęciem przez Państwa uchwały 26 października 2011 roku. Celem planu jest intensyfikacja i podniesienie atrakcyjności funkcji lokalizowanych w otoczonych przestrzeni publicznych i stworzenie regulacji umożliwiających prawidłowy i nowoczesny rozwój tego regionu miasta. Projekt został opracowany i sporządzony z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w dniach pomiędzy 26 listopada a 28 grudnia 2012 roku. Wówczas złożono 10 uwag, z czego prezydent 3 uwagi nie uwzględnił, 7 uwag uwzględnił częściowo. W związku z uwzględnieniem części uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie planu, oczywiście uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenia ponownego wyłożenia projektu planu. Drugie wyłożenie miało miejsce między 22 kwietnia a 23 maja bieżącego roku. Wówczas złożono 4 uwagi. Żadna uwaga nie została uwzględniona przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa, stanowiąc załącznik nr 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu. W załączniku tym zaproponowano indywidualny sposób rozpatrzenia każdej z 14 uwag. Prezydent proponuje do rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję, że do dyspozycji Państwa są projektanci celem ewentualne udzielenia informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To sprostowanie. To chodziło o ulicę Księży Kijarów, a nie budynku Kijarów. Mam prawo, to raczej instytut nie czyta, a potem dowodzi nas, co przeczyta. Także przepraszam. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Pani, Panów Radnych chciałby zabrać głos w tym programie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1413 wraz z załącznikami, tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określa termin wprowadzenia autopoprawek na 3 września
2013 roku. Ostateczny termin 5 września 2013 roku, godzina 15.